Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w samochodzie. Jesteśmy razem, jest Stanisław Olszewski, Artur Borowski. Gdzie jedziemy? Jedziemy do krowy, jedziemy po mleko. A dlaczego tak daleko jedziemy? Stanisławie, dlaczego szukamy takiej właściwej krowy? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzięki Arturowi możemy odbyć wspaniałą podróż i zrobić to nagranie i jego telewizji. Dlaczego tak daleko? Bo to galaktyczny temat, galaktyczna sprawa, a mleko. Po grecku galaktikos to mleczny i każdemu droga mleczna kojarzy się z galaktyką, ale też z mlekiem, bo starożytni właśnie tą biel na niebie porównywali do mleka. Więc mleko ma bardzo głęboki kosmiczny rodowód. No i warto jechać daleko, żeby najlepsza jakość tego mleka była. Bo proszę Państwa, w tej chwili krowy blisko nie można już znaleźć, nawet daleko. Jak jedziemy, to za jakiś czas może jej już nie być. Każdy jeździ po Polsce i widzi, co się dzieje. Krowy znikają, jest ich coraz mniej. A te, które są, stoją w oborach. A my jedziemy do krowy, która je trawę na łące i siano i korzysta ze słońca. I to, co ona zjada, pozwala jej wytworzyć odpowiednio wartościowe mleko, bo wiadomo nie od dziś, a naukowcy to coraz precyzyjniej określają, że to, co jemy, czy my ludzie, czy to, co jedzą zwierzęta, w 70% wpływa na to, czym jesteśmy. I krowa, dając mleko, bardzo mocno jest uzależniona od tego, co jej. I z tego powodu zdecydowałem się tak daleko jeździć po mleko, bo po prostu bliżej nie ma krów, które by jadły trawę i chodziły po łące i korzystały ze słońca, z wolności. Dlatego tak daleko jedziemy. Mówiąc o mleku i o kulturze, o tradycji, to chciałbym też jeszcze stary element poruszyć tego, czym było mleko dla naszych przodków, bo wspomniałem o Grekach, galaktikos, mleczny, to znaczenie tego słowa po grecku, ale dla naszych przodków mleko było też wyjątkowym produktem i ja pamiętam jeszcze, jak moja babcia dla duchów na spodeczek nalewała mleka. No proszę. I był to rodzaj takiego dziękczynienia dla duchów, które opiekowały się domostwem, ludźmi, krowami, całym dobytkiem. Więc mleko było rodzajem takiego daru, który dostawały duchy. Teraz już to wszystko zanika, nie ma mojej babci, nie ma rodziców, a dzieci myślą, że mleko ze ściany. Skąd mleko, tak? Z marketu. A jedziemy prawie 70 kilometrów. Stanisław znalazł krowę, zdrową krowę, wolną krowę. Pani Teresa doi metodą tradycyjną, tak Stanisławie? Tak, ręcznie. Ręcznie. A dlaczego nie dojarką? Podobno powinna być sterylna dojarka. Ta sterylność dojarki, jak sterylność pożywienia, które zjadamy, lub sterylność odzieży, w której chodzimy, sprawia, że giną wszystkie nasze mikroorganizmy, które mamy na skórze, giną od proszków czy od pozostałości
detergentów, które są na ubraniu. Bakterie w jelitach giną od konserwantów, które są w jedzeniu, a mleko i mikroorganizmy, które w nim są, giną od środków, które się stosuje, by dojarkę oczyścić. Trzeba by ją po ługowaniu sodą płukać przez kilka godzin, żeby te wszystkie resztki sody czy innego czyszczącego środka wydalić, a teraz wiemy, że za wodę rolnik nawet ze swojej studni będzie musiał płacić. No tak. Pomijając koszty, to też czas jest bardzo ważny. Na wsi jest dużo pracy i bardzo mało osób czy ferm, które korzystają z dojarek, te wszystkie procedury przestrzega, więc takie mleko z dojarki może być skażone właśnie środkami czyszczącymi, które zabijają mikroorganizmy, które są w mleku. Poza tym krowa bardzo cierpi, jeżeli jest mechanicznie dojona. Oczywiście do wszystkiego, jak człowiek i zwierzę, może zostać przyzwyczajone, ale nie jest to najlepszy sposób, najbardziej naturalny, więc ja bardzo cenię to, co robi pani Teresa, właścicielka krowy, do której jedziemy. I to sprawia, że takie mleko jest jak najbardziej naturalne i można mu tą nazwę dać. Bo to, co kochani widzowie w sklepach kupujecie, to już większość z was wie, że to powinien być produkt nazywany mlekopodobnym i używanie tej nazwy do tego, co jest w kartonikach, to jest przestępstwem. To nie jest mleko, bo jest to produkt pasteryzowany, zabrany jest tłuszcz, zniszczone są wszystkie pożyteczne mikroorganizmy. I wtedy taki produkt staje się wręcz toksyczny dla nas. Każdy słyszał o laktozie, o kazeinie. Te dwa białka, białko i cukier, one mają od razu w surowym mleku, które nie było pasteryzowane, swoich rozdzielaczy, rozkładaczy. Są dwa enzymy, które gdy mleka nie podgrzejemy, laktaza i profaza, jeśli nie przekręciłem tego słowa, które mogą kazeinę i laktozę rozłożyć na proste aminokwasy, na proste cukry. I wtedy nasz organizm nie musi się zmagać z tymi białkami i cukrami i tworzyć z nich śluzów albo grudek, złogów i tak dalej. Więc naturalne, niepasteryzowane mleko prosto od krowy z pełną ilością tłuszczu, z enzymami, z probiotycznymi organizmami i tak dalej. To jest coś, co od wieków wiele kultur używało, korzystało. Nie wszędzie, bo są kraje, gdzie mleka się nie używa, Chiny, Japonia, i tam większość osób źle się czuje po wypiciu mleka, ale nie wiem, czy mleka prosto od krowy, czy właśnie takiego sklepowego, ale tam z tego, co mi wiadomo, tego mleka się odradza używać. A u nas są różne opinie. Jedni na mleko narzekają, drudzy go chwalą. Ja zresztą, drodzy widzowie, sam przechodziłem różne ery. Mogę je nazwać erami głupoty, kiedy zarażony nie wiedzą albo porażony nie wiedzą, poddawałem się różnym paradygmatom, które okazały się całkowicie nieprawdziwe. Był czas, że jadłem czy piłem mleko ze sklepu, jogurciki, kefiry i różne mlekopodobne wyroby ze sklepu i bardzo cierpiałem i chorowałem. No tak.
I był czas, kiedy miałem takie hasło i głośno go głosiłem, komu tylko mogłem, chcesz być kaleką, pij mleko. Proszę bardzo. Nie rozumiałem wtedy do końca, o jakim produkcie mówię. Mówiłem o mleku, bo tak się nazywało mleko, które kupowałem w sklepie. A to był wyrób mlekopodobny, też biały, ale nie miało i nie ma w tej chwili nic wspólnego z mlekiem, więc... No tak, czyli warto szukać krowy, tak? Warto szukać krowy, takich osób, takich rolników, którzy jeszcze chcą tą krowę w tradycyjny sposób utrzymywać, poświęcają jej uwagę, dają ten pokarm, który jej przodkowie jedli trawę właśnie zimą, siano. Oczywiście taka krowa daje mniej mleka, tak jak mniejszy jest plon zboża starej odmiany i wyhodowanego w tradycyjny sposób i wielu rolnikom się nie opłaca to robić, bo konsumenci, do których ja należałem i teraz należę, drodzy widzowie, jak i wy, często nie doceniamy takich osób, takich rolników, którzy właśnie w ten sposób jeszcze gospodarzą. Taki tradycyjny, teraz to się nazywa ekologiczny. Tak, kiedyś to było normalne, a teraz się nazywa ekologiczne, prawda? Tak. Tak jak z medycyną, ta, która jest nienowoczesna, posługująca się starymi metodami, to definicja ze słownika słowa konwencjonalne. Konwencjonalne, tak. Przestarzały, posługujący się takimi nienowoczesnymi. Natomiast ja jestem za metodami i działaniami ludowymi i właśnie takie żywienie krowy trawą na łące, dojenie jej ręczne, to jest ludowa gospodarka, ludowe rolnictwo i ono jest właśnie jak najbardziej naturalne. No tak, a czy powinniśmy pić mleko prosto od krowy, czy w innej formie? Tak jak to mleko zsiadłe. Prosto od krowy w tej chwili to tylko może się napić ten, kto tą krowę ma i ją wydoi. Czyli i to jest właściciel prosto krowy. Od krowy. Tak. W momencie, gdy mleko zostanie schłodzone, zamieszane, już powstają w nim zmiany, które nie pozwalają takiego mleka nazwać prosto od krowy. Aha, aż tak. I w tym momencie zaczyna się działalność różnych mikroorganizmów, które w mleku są, a jest ich dużo, nie 4, 5, tak jak różne probiotyki zawierają, tylko 400 tysiąc. Nie wszystkie można policzyć i nawet nie ma potrzeby liczyć, bo ta liczba będzie się zmieniała właśnie, zależy co krowa je, jaka jest pora roku, w jakiej oborze przebywa, ile w tej oborze jest, a ile na łące, więc to wszystko się zmienia. Natomiast bardzo istotne jest, że jest ich dużo i jest ich ogromna różnorodność. I one w momencie już udojenia zaczynają startować, więc kilka minut, dopóki mleko jest ciepłe i wszystkie enzymy są żywe, można takie mleko wypić i jest bardzo odżywcze. Natomiast gdy go schłodzimy, to należałoby już pozwolić dokończyć pracy różnym mikroorganizmom i by powstało mleko zsiadłe.
którzy się obawiają właśnie, że mogą czegoś nie przetrawić, to jeśli pozwolą tym organizmom zrobić robotę do końca, to otrzymają bardzo już łatwo przyswajalne produkty i z tych produktów najcenniejszym jest serwatka, która powstaje właśnie w zsiadłym mleku. Ten przezroczysty płyn, który bardzo często jest wylewany, niechciany, jest najcenniejszym. A to jest odżywcze. Są tam aminokwasy, które służą naszemu organizmowi do budowy naszych białek. Bardzo ważnym aminokwasem jest cysteina, która jest prekursorem takiego składnika w naszym organizmie jak glutation. To jest bardzo ważny czynnik w układzie odpornościowym, glutation. I żeby on mógł być przez organizm wytworzony, to właśnie jest potrzebna cysteina, która jest w serwatce. I w serwatce jest też wiele mikroorganizmów, tych pożytecznych, które potrzebne są w naszych jelitach, żeby odtworzyć zniszczoną mikrobiotę, jak to mówią fachowcy od mikrobiologii. Bo jeśli tej pożytecznej mikrobioty w naszych jelitach nie będzie, no to wtedy zajmą to miejsce pasożytnicze organizmy, gnilne bakterie, pleśnie, grzyby. Przyroda nie znosi pustki, jak często powtarzam. Więc ja bardzo preferuję i sam nie piję surowego mleka, tylko właśnie albo zsiadłem, albo żywy ser, albo serwatkę. Mamy swoje takie domowe sposoby na przerabianie tego mleka, by ono było jak najlepiej przyswajalne. W każdym momencie tego przerabiania czy przygotowywania do spożycia największym zagrożeniem jest temperatura. Także mleko, które jest poddane obróbce termicznej, staje się martwym produktem. Ja często tak mówię brutalnie po chłopsku, trupem, w którym są rozkładające się szczątki zabitych mikroorganizmów. Trupem, bo nie ma tam już żywych enzymów, białka są często zdegenerowane i to jest bardzo kiepski produkt, powiem nawet, że szkodliwy. Więc takiego mleka nie można nazwać mlekiem, tylko już toksyną. Więc mleko prosto od krowy, jak jest cieplutkie, czyli te kilka minut, tak jak sok wyciśnięty z warzywa, najbardziej dla nas dobroczynny jest zaraz po wyciśnięciu i mleko zaraz po wydojeniu jest ok. Natomiast później, gdy zostanie wystudzone, powinno zostać poddane kiszeniu i gdy się utworzy skrzep, można takie zsiadłe jeść, pić, można odsączyć serwatkę i serwatka jest najbardziej wartościowym produktem, można powiedzieć taki numer jeden eliksir, który zawiera probiotyczne organizmy, zawiera aminokwasy, zawiera enzymy. I wszystko, co służy życiu w zdrowiu lub odzyskiwaniu zdrowia. Tak jest. Prosto? Prosto. Ile czasu potrzebujemy, żeby mleko było już zsiadłe? Wszystko zależy od pogody, temperatury. Jeżeli jest
okres burz, a szczególnie jak się zbiera na burzę, to w ciągu godziny, dwóch może mleko. Tak szybko? Się jak zsiąść. Jest burza? Tak, przed burzą szczególnie. Dlatego mówią, że nieraz po prostu w oczach się zsiada, ścina. Natomiast tak, jak jest spokojna pogoda, doba do dwóch dni. Mhm. I jeśli mleko potrzebuje dłuższego czasu, by się zsiąść, to na pewno jest czymś zdezynfekowane. Albo wymię było czymś umyte i te mikroorganizmy przeniknęły do mleka, albo właśnie dojarka nie była doczyszczona ze środków czyszczących. Albo ktoś nieuczciwy w procesie rozlewania, przetwarzania, transportu zrobił coś, co sprawia, że ten cudowny płyn zmienił swoją strukturę i już tylko z wyglądu przypomina mleko, a nie z posiadanych własności. Więc dobre mleko, jedna doba, maksymalnie dwie doby i się zsiądzie. Oczywiście, gdy jest w temperaturze otoczenia, w ciepłej, no tak około 20 stopni. Im wyższa temperatura, tym szybciej mikroorganizmy pracują. Ważne, żeby podczas tego kiszenia, zsiadania nie przekroczyć 30 stopni. Bo niektóre enzymy takie pierwotne, które są w mleku i bardzo są ważne dla nas, bo nawet potrafią różne chorobotwórcze mikroorganizmy z naszego ciała skasować, mogą zostać już uszkodzone przy 31 stopniach. O, proszę. Natomiast większość enzymów ginie przy 46-7. No tam niektóre, tak jak ta protaza, która kazeinę rozkłada przy 90 stopniach, się dezaktywuje. Więc każde mleko zagotowane to już jest ogromne obciążenie dla naszego organizmu. I musimy wykorzystać własne enzymy, żeby to rozłożyć. I własne mikroorganizmy, a jeśli ich nie mamy, no to wtedy jest problem. I albo w brzuchu bulgocze, albo dostajemy wzdęcia, albo nas przeczyści, albo pojawiają się na skórze różne zmiany, które właśnie są skutkiem toksyn, które powstają przy przerabianiu mlekopodobnego wyrobu przez nasz organizm. Natomiast, drodzy widzowie, w drugą stronę, jeżeli właśnie mamy jakieś zmiany na skórze czy w jelitach, to wystarczy często 2-3 tygodnie popić takiej serwatki czy zsiadłego mleka i to nie trzeba dużo. I zmiany znikają w cudowny sposób, bo te mikroorganizmy, które są właśnie w tym środowisku mlecznym uaktywniane, mogą się tam rozwijać i przerabiać to, co dla nas byłoby obciążeniem, a dla nich jest pożywieniem. Właśnie one, jak już wzrosną, rozmnożą się, to wtedy, gdy pojawią się w naszym organizmie, to zaczynają eliminować te patologiczne, które wydzielają toksyny. I wtedy brak toksyn sprawia, że skóra, którą często wiele osób nazywa trzecią nerką albo dodatkowym płatem wątroby i wiele dolegliwości właśnie albo od wątroby, albo od nerek manifestuje się na skórze, wtedy to w cudowny sposób znika. Więc tutaj w tej odpowiedzi, ile tego mleka pić, praktycznie to wystarczyłaby łyżka dwie na dzień. Tylko? Łyżka dwie? A, tak, a kubeczek?
kubeczek też może. Ja mówię, jestem takim minimalistą, jem raz dziennie i uważam, że to, co w małych ilościach mocniej działa na nasz organizm, jak w dużej ilości. No proszę, no tak. I tak jest z odżywianiem, z truciznami. Na truciznę w dużej ilości oczywiście taką, która nie zabija w ciągu sekundy, bo są różne trucizny. Tak. Nasz organizm na duży poziom trucizny może pewną blokadę jeszcze wytworzyć, bo jest to bardzo wyraźne. Natomiast na małą ilość toksyn często pozostaje bezbronny nasz organizm, bo nie zauważa i one powolutku wnikają, osłabiają, jak jest słabszy, tak jak kiedyś cytowaną żabę jeszcze raz przytoczę. Jak się ją wrzuci do zimnej wody i podgrzewa, to gdy jest już gorąco, to ona nie może wyskoczyć. A wrzucona do gorącej od razu do dużej temperatury wyskakuje. I tak samo jest w naszym organizmie. I w drugą stronę, jeśli chodzi o pomoc, tutaj podam przykład homeopatii, która właśnie bazuje na bardzo małych dawkach, wręcz powiem, na zerowych dawkach, jeśli chodzi o fizykę, o biologię. Tam działają tylko informacyjne struktury i osiąga się często bardzo głębokie efekty, gdzie nie można było osiągnąć tego właśnie stosując fizyczne czy biologiczne metody. Więc łyżka, dwie i dobre jedzenie. Co to znaczy dobre jedzenie? Żywe, bo te mikroorganizmy tak jak w mleku, tylko w żywym się mnożą, bo są w pasteryzowanym, już są zamordowane, zabite, więc się nie mogą rozmnożyć. Te pasożytnicze, patologiczne zazwyczaj wytrzymują dużo większe temperatury i trudniej je zabić, więc jak konkurencja zostanie ta delikatna zniszczona, no to wtedy te patologiczne mają jeszcze większe szanse mnożenia się. I teraz właśnie jeśli wypijemy te dwie łyżki serwatki, czy dwie łyżki zsiadłego mleka, czy kubeczek, jak ktoś ma takie ilości i smakuje mu to, to oczywiście dobrze jest do tego skonsumować żywe jedzenie. I tutaj rośliny na surowo to jest taka podstawowa dieta tych mikroorganizmów. Oczywiście jak już to zaszczepimy, zainstalujemy w naszym organizmie, to wtedy też będziemy bardziej odporni, czy będziemy bardziej akceptować, lepiej tolerować, lepiej się dostosowywać do sytuacji, w których na przykład byśmy wypili mleko, które nie jest prosto od krowy. Mleko, które proste. Mleko, które jest trupem. Oczywiście nie proponuję Państwu, żebyście tak testowali swój organizm, że będziecie pili mleko z kartonika, żeby sprawdzić, jak wasz organizm reaguje. Natomiast jest to naturalna fizjologia, że te organizmy poświęcą swoje życie, żeby przerobić tą toksynę i zostaną razem z tą toksyną wydalone. Jeśli nie zginą wszystkie, no to odżywiając się żywym jedzeniem, będziemy mogli je znowu odżywić, wzmocnić, zastymulować do rozmnażania i ten swój mikrobiom odnowić. Super. My właśnie na bazie takiej serwatki tworzymy swoje probiotyki, które używamy. I to jest znowu cała procedura
wytwarzania beztlenowych probiotycznych organizmów, czy wytwarzania to może, bo one się same wytwarzają, trzeba im tylko stworzyć warunki. Tak. Właśnie to jest, drodzy widzowie, największa prostota, a z drugiej strony najtrudniejsze do wykonania, żeby stworzyć naszemu ciału, tym mikroorganizmom czy produktom typu mleko, które konsumujemy, te pierwotne, naturalne warunki. Środowisko jest bardzo zmienione, są różne śmiecie, które wpływają bardzo negatywnie i na nas, i na te produkty, które próbujemy przetworzyć czy przechować. Mamy chłodnie, lodówki, ale poza tymi urządzeniami środowisko jest jakie jest i tu nie będę nikogo uświadamiał, bo widzowie są bardzo świadomi i wiedzą, co leci z nieba, co emitują nadajniki telefonii komórkowej, co emitują telefony komórkowe, różne urządzenia, gadżety, co jest w żywności, tak, ile jest konserwantów. Kupić teraz czy spożyć żywą żywność jest trudno. Ale jest to możliwe. Trzeba po prostu pojechać 50 albo 70 kilometrów. Zrobić ten wysiłek raz w tygodniu wystarczy. Nastawić sobie słój zsiadłego mleka, tak jak to robi Artur, jak robię ja. Dzięki Tobie. Tak. I odnawiać swój mikrobiom. Czy nasunęły Ci się jeszcze jakieś pytania? Tak, wiesz, czy zmiany skórne to jest tylko trącik, czy coś innego, to co powiedziałeś o tych zmianach na skórze, bo wiele osób, szczególnie młodych, to widać, że mają takie problemy, ale czy to jest właśnie od strony organizmu, to, zakwaszenia, odkwaszenia, czy coś inaczej? To bardzo pojemny temat, zmiany skórne. Już samo to, że skóra jest mocno połączona z nerkami, z wątrobą, z mikrobiomem, który jest w naszych jelitach i w całym organizmie, więc tu nie rozbijemy tego na czynniki pierwsze. Każdy przypadek, nawet jak będzie tak samo wyglądał, to może być połączony z różnymi przyczynami. Ja tylko powiedziałem o tym, że wiele przypadków, które próbowały osoby uporządkować swoją skórę przy pomocy ziół, odżywiania czy jakichś innych substancji wewnętrznych czy zewnętrznych, było nieskutecznych, dopóki nie odnowiły swojego mikrobiomu, czyli dopóki nie wprowadziły do swoich jelit mikroorganizmów i to właśnie tych z serwatki, z mleka, bo nasz przewód pokarmowy i cały organizm, nasza mikrobiota jest kształtowana na mleku. Oczywiście na mleku naszej matki, to jest inne mleko, ma inny skład, mleko ludzkie jak i mleko kobiece. W ogóle każdy gatunek ma inny skład i bardzo ciekawa jest zawartość tłuszczu i forma tego tłuszczu, jaki jest w mleku. I przodownikiem na pierwszym miejscu są ssaki wodne, jeśli chodzi o tłuszcz. Foki, wieloryby i mleko samic tego gatunku to 50% tłuszczu. Tak. Człowiek, mleko ludzkie to około 4%, więc jesteśmy całkiem na innym poziomie. Na
Więc tłuszcz i inne elementy są w tym mleku i teraz w tym środowisku nasze jelita budowały ten swój mikrobiom, te mikroorganizmy. I teraz można oczywiście na bazie innych środowisk próbować namnożyć, rozmnożyć czy odbudować. Natomiast po co tworzyć coś, co jest czymś innym, co już przeszliśmy. Tak. Więc mleczne środowisko jest tym pierwotnym i dlatego mikroorganizmy, które się w nim mnożą, czy to będzie w mleku krowim, kozim, owczym, ludzkim, to są inne mleka i oczywiście warto to brać pod uwagę. Natomiast mikroorganizmy, na czele których stoją pałeczki kwasu mlekowego, najbardziej powszechny mikroorganizm i najbardziej dla nas pożyteczny, właśnie mogą się doskonale w tym środowisku mlecznym rozwijać. I właśnie ten gatunek, bo znowu tych gatunków pałeczek kwasu mlekowego jest po prostu bardzo dużo, tak jak tych mikroorganizmów, których jest w mleku, powiedziałem wcześniej, że jest bardzo dużo. Mhm. Więc z tego powodu to jest jeden z najlepszych, najbardziej przyjaznych dla nas, najbardziej naturalnych środowisk, w którym możemy odbudować swój mikrobiom i przez to pomóc skórze uporządkować te toksyny, czy przerabianie tego, co zjadamy. Bo tak naprawdę, drodzy widzowie, to nie my siebie odżywiamy, tylko odżywiamy prosto jeszcze. Tak? Tylko odżywiamy mikroorganizmy, które... Tak, pomyliłem się. My w swoich jelitach, czy w całym organizmie mamy. Powoli będziemy się już zbliżać do miejsca, gdzie będziemy tankować mleko. Krowa jest blisko. Krowa jest blisko. Zostało nam ile? 650 metrów. Stanisławie, czy zgodzisz się, szanowni widzowie, gdybyśmy zaproponowali taką rzecz, że zaproponujcie tematy, tak żebyśmy mogli porozmawiać ze Stanisławem i w następnym odcinku odnośnie właśnie tych komentarzy, tematów, byśmy porozmawiali bezpośrednio, można powiedzieć. Jechać po mleko i rozmawiać na interesujące Was tematy. Ja wydrukuję sobie pytania i to będziemy rozmawiać na ten temat. Zgodzisz się, tak? Oczywiście, jestem super otwarty na taką propozycję, Arturze, także czekam, widzowie, na pytania od Was. Artur będzie pośrednikiem, który przekaże, a ja, jeśli będę umiał odpowiedzieć na nie, to udzielę Wam odpowiedzi. Dzisiaj żegnam się z Wami. Tam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tak jest. W drodze po mleko. Bardzo Ci dziękuję, Stanisławie. Dziękuję Państwu. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, pytania. Będziemy działać dalej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.